Słuchajcie, mamy dzisiaj niesamowitą okazję, dlatego że przyjechała do mnie rama z Niemiec. Jest to rama brandowana przez Etix, a sprzedawana przez TBS, czyli Team Black Sheep. Ja ją ściągnąłem z Niemiec, jest to rama niesamowita, dlatego że jest to rama do Cineupa, który jednocześnie nie jest do końca Cineupem, bo też ma całkiem niezłe freestyle'owe możliwości i też może dźwignąć całą kamerę GoPro. Z założenia ten projekt miał być konkurencją dla Shendron i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy układ taki, że są dakty, ale drukowane 3D i tutaj dużo części jest drukowane, jak zobaczycie. Fantastyczna sprawa i genialna konstrukcja. Teraz sobie zobaczymy, jak to będzie nam leżało. Spróbujemy dzisiaj skręcić tą ramę. W każdym razie jest to 3-calowy cineup, który nie ma klasycznych daktów, ale ma właśnie te dakty drukowane. Powinno wyglądać nam to całkiem nieźle. Jest część tutaj elementów wydrukowanych na drukarce, którą kupiłem specjalnie. I powiem, że jest naprawdę fajny ten projekt. Jest niewielki, ale mocny i jednocześnie też, jak widzicie, bardzo radosny. Ciekawa koncepcja, dlatego że elementy wydruku 3D przeplatają się z elementami ramy z karbonu i to wszystko powinno nam dać dość ciekawy efekt. Ja tutaj mam już akcesoria, kupiłem też silniki 1507 T-Motor. Do tego mamy, to są te silniki i mam też bardzo fajny ten stack, to jest Success iFlighta, to jest IO F4. Nie wiem jeszcze, docelowo on będzie na pewno działał na VTX-ie DJI, czyli cyfrowym, ale dopóki nie kupię gogli V2 wersji drugiej, nie dojadą do mnie, to być może zainstalujemy tutaj kamerę i VTX-a analogowego. Zobaczymy jeszcze. Na razie dzisiaj zapoznamy się z tą ramą, pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Specjalnie nauczyłem się też drukować na drukarce 3D. Jak widać, nie jest to może idealny wydruk, ale na to, co tutaj mamy, wystarcza. W pierwszej kolejności spróbujemy złożyć tą ramę, a dalej popatrzymy, jak te elementy się uzupełniają i jaki kształt będzie miał ten cineup docelowo. Także fajna zabawa. Zapraszam was do tego odcinka. Zobaczycie, jak stopniowo, to jest mój pierwszy dron, którego będę budował, pierwszy quad czy kopter nazywany tutaj w żargonie i stopniowo do tego podchodzę bardzo metodycznie, nie spieszy mi się i pokażę wam krok po kroku, co ja przy nim robię, ok? Mamy to. To co widzę, że mamy prawdopodobnie ten cały zestaw niekompletny, dlatego że śruby czy wkręty, które tutaj mam, one są za długie, wystające. I to widać, że co najmniej o 2 mm są dłuższe. Nic, to na razie skręcimy, żeby rozpoznać sprawę, a takie wkręty powinienem mieć, bo mam dość dużo, zakupiłem sobie cały komplet, także powoli skręcimy tą ramę, a poszczególne elementy, jeżeli nie będą ze sobą idealnie grały, zawsze można wymienić. W następnej kolejności mamy 4 słupki, które powinniśmy zamontować. Te 2 słupki już mamy. Dobra, w tej chwili 4 słupki są zamontowane i wygląda na to, że on jest naprawdę niewielki. Miałem wrażenie, że będzie ten cinerad dużo większy, ale jest malutki. To widać właśnie w tym momencie. Zainstalujemy 2 dodatkowe słupki montażowe. Dobra, mamy to. Spróbujmy to mocniej dokręcić. Z tej strony mamy adapter już drukowany, to jest adapter na mocowanie anteny SMA. Wygląda na to, że pięknie nam tutaj wchodzi ta pierwsza część drukowana. Wydrukowałem z takiego arbuzowego TPU, dlatego że też barwy Etixa są dokładnie takie zielono-arbuzowe.
Okej, okay, teraz czas przychodzi na przód i tutaj jest fantastyczna część drukowana właśnie też 3D. Też mamy otwory na słupki, mamy też możliwość zaczepienia anteny Crossfire i dzięki temu jest też bumper i osłona kamery z mocowaniem. Także mamy tutaj kilka elementów w sobie. Jest ten bumper, odbijacz, czyli dziób. Mamy mocowanie kamery, a jednocześnie jest też mocowanie na antenę. Spróbujmy to włożyć w ten sposób. Jeżeli nie damy rady, to trzeba będzie odkręcić te słupki. Powinienem dać radę. Tak, TPU jest elastyczne i siedzi to idealnie w tym momencie. Dość ładnie mi się to wydrukowało i CineRad zaczyna już wyglądać jak prawdziwy rasowy szczurek. Gra. I tu jest bardzo dobrze. Tu nam leży idealnie liniowo. Nie za mocno, żeby nie zniszczyć tego TPU. W porządku. Przód jest już zabezpieczony. I teraz faktycznie już nasz kład zaczyna wyglądać jak prawdziwy szczurek. To co jest genialne, że mamy miejsce też na antenę i ona będzie wyglądała tutaj jak wąsy. Ta antena z Crossfire. Genialnie. Teraz jeszcze jeden słupek zamontujemy tutaj w to miejsce i będzie można górną płytkę już przykręcić. To jest nasz piąty już słupek montażowy. Wygląda rewelacyjnie ten CineRad. Wow! Piękny jest. Dobra, to co przychodzi teraz nam w to miejsce, to jest górna płytka. I ona nam wchodzi tutaj idealnie w to mocowanie. Wygląda to bardzo dobrze. Okej, przykręcimy to teraz. Tu jest dość dużo kręcenia, także jeżeli chcielibyście to robić ręcznie, to nie polecam. Natomiast mogę powiedzieć, że ten wkrętak, który mam, jest naprawdę mega. Jestem z niego bardzo zadowolony. Zalinkuję go też pod filmem, żeby można było sobie go sprawdzić i obejrzeć parametry. Może nie ma dużego momentu, jeżeli chodzi o dokręcanie, ale zawsze można jeszcze ręcznie to poprawić. My nie potrzebujemy na tym etapie aż tak mocno dokręcać, bo chcemy zobaczyć, jak on wygląda jako CineRad. I na dzisiaj będziemy skręcali samą ramę, żeby ostateczny kształt sobie móc ocenić i zobaczyć, jak ten kład będzie się prezentował. Jak na razie jest naprawdę mega ładny, ale za chwilę przejdziemy do kolejnego etapu. To, co jest w nim genialne, że on jest w stanie udźwignąć nawet całe GoPro. W tym momencie ja tutaj mam Hero 8, ale 9 też ma te uchwyty. I ostatnia część, jeżeli chodzi o naszego CineUpa, to są dakty, osłony. Zobaczymy, która pasuje, one są drukowane indywidualnie, ale tu wygląda na to, że tu jest dobrze. I to, co jest świetne przy nich, że one nie powodują, że przede wszystkim nie powodują takich ograniczeń lotu, jak w przypadku klasycznych CineUpów. To wygląda tutaj bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o silniki, będą Timotos i wejdą nam tutaj, tak jak teraz. Za chwilę spróbujemy przykręcić jeszcze całość. Zobaczymy, jakie wkręty pasują, ale ten CineRad będzie wyglądał już docelowo mniej więcej w ten sposób. To, co jest jeszcze istotne, z drugiej strony mamy takie karbonowe kształtki, które nam umożliwiają przykręcenie tego całego ustrojstwa. Spróbujmy przykręcić pierwszy element. Teraz zobaczymy, które wkręty tutaj siedzą. Czy te nie są za długie dla silników? Powinny być ok.
Tu jest w porządku i wygląda na to, że tu jest ok. Chwycimy sobie ten silnik, te kable silnika chwycimy na chwilę. Dwa silniki się już kręcą. Chwycił. Załóżmy, że będą dawały na zewnątrz. I słuchajcie, to co mamy, to w pełnej okazałości Cinerad Etixa. Jeden z najbardziej kultowych cinełupów, jaki został stworzony. Jest to odpowiedź Etixa na Shendron Squid. Mały, sprytny, 3-calowe śmigła, tutaj mam 5-łopatkowe, silniki T-Motors 1507, 2700 kW, także fajne silniki, dlatego że mogą nawet na 6S pracować, jednocześnie jest w stanie dźwignąć pełne GoPro. Genialna konstrukcja i dzisiaj to co robimy, to jest tylko skręcenie samej ramy z częściami drukowanymi. Specjalnie arbuzowy kolor wybrałem, żeby się wyróżniał. Tu jeszcze dopracujemy dakty, żeby dobrze siedziały. Dopracujemy crossfire, żeby Cinerad, czyli nasz szczurek, miał tutaj wąsy tą anteną. I całość wygląda bardzo dobrze. Rama kosztowała mnie około $40. Kupiłem ją w Niemczech. Jest gruba, jest bardzo solidna ta rama. Widać, że ten Cinerad może latać naprawdę mocno, jednocześnie te dakty go nie ograniczają, jeżeli chodzi o wiatr. Tutaj ten czynnik został wyeliminowany, bo jak pamiętacie, te klasyczne cinełupy, one mają wielki problem, jeżeli chodzi o to, że byle powiew nimi targa, a tutaj jest naprawdę dobrze. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, że można dźwigać całą kamerę full size, można oczywiście ograniczyć się do mniejszej kamery. No i cóż, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jest to bardzo ciekawy projekt, myślę. Ja spędziłem przy nim już około miesiąca, obserwowałem, dużo rzeczy podpatrywałem, także jak macie jakieś pytania i ktoś z Was chce zbudować takiego cinełupa samodzielnie, spokojnie do mnie piszcie. Ja tutaj zebrałem doświadczenia kilku pilotów, co najmniej, którzy budowali. Części znajdziecie w opisie pod filmem, no i w następnych odcinkach już będziemy go spokojnie zabudowywali. Może w międzyczasie pojawią się gogle DJI V2 i zbudujemy go na Viście, na Kadex Vista, jeżeli nie, zrobimy to na analogu. Trzymajcie się i dzięki za uwagę. Cześć!